To nie był dobry mecz w naszym wykonaniu. Zupełnie inaczej się do tego meczu nastawialiśmy. I co tu więcej mówić? W poniedziałek Warta Poznań po raz czwarty w sezonie musiała uznać wyższość rywala w PKO Ekstraklasie. Passę dwóch kolejnych zwycięstw zielonych przerwał Górnik Zabrze, który zwyciężył na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim 1-0. Decydującą bramkę w 55. minucie zdobył Jesus Jimenez, który pewnie wykorzystał jedenastkę podyktowaną po faulu Adriana Laskowskiego na Przemysławie Wiśniewskim. Zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudne spotkanie i takie było. To tak naprawdę losy się ważyły, kto pierwszy strzeli bramkę. To mogła być bramka decydująca. Na pewno końcówka bardzo była nerwowa, ale najważniejsze w tym wszystkim, że dzisiaj wracamy do Zabrza z punktami, które są nam bardzo potrzebne. Warta na pewno cały czas idzie do przodu, robi progres, więc też tutaj to jest zespół, który cały czas się rozwija. Przez znaczną większość meczu to Górnik prowadził grę. Podopieczni Marcina Brosza oddali aż 14 strzałów, z czego 6 w światło bramki Adriana Lisa, jednak ten spisywał się bez zarzutu. Warciarze mieli natomiast problemy w kreowaniu akcji pod bramką rywala. Tylko jeden z 6 oddanych strzałów zmusił do interwencji golkipera Zabrzan. Górnik Zabrze bardzo tym wysokim pressingiem nas zdominował i ten plan, który sobie założyliśmy, żeby właśnie po przechwycie rzucać piłkę za linię obrony, no nie wyszedł, bo popełniliśmy proste błędy i dużo było niedokładności takich indywidualnych w naszych poczynaniach. Czasu na poprawę błędów jest niewiele. Już w piątek Warta rozegra wyjazdowe spotkanie w 1/16 finału Pucharu Polski z drugoligowym Sokołem Ostróda, a w poniedziałek podejmie u siebie Legię Warszawa w zaległym meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Kosmetycznych zmian w składzie na mecz pucharowy spodziewa się szef redakcji sportowej Głosu Wielkopolskiego, Dawid Dobrasz. To jest jeden bardzo ważny przepis, a mianowicie konieczność prowadzenia dwóch młodzieżowców do składu, z czym Warta niestety ma problem. Ale wydaje mi się, że przy absencji, jeśli będzie dłuższa absencja Mariusza Rybickiego, to zobaczymy na pewno Aleksa Ławniczaka w środku obrony, a Kajetan Szmyt, czyli drugi młodzieżowiec, będzie na skrzydle, ale możliwa jest też wymiana w bramce, czyli być może wróci do bramki Daniel Bielica, który występował już w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Na chwilę obecną Warta plasuje się na 12. miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 7 punktów w 7 meczach. Duma Wildy może pochwalić się drugą najszczelniejszą defensywą w lidze, ale obok zamykającego tabelę Piasta Gliwice strzeliła w niej najmniej goli. Trzeba w dalszym ciągu doskonalić umiejętności naszych zawodników ofensywnych i to robimy w treningu. Nie zawsze to wychodzi w meczu, bo przecież w meczu zawsze są te trudności wyższe niż treningowe. I tylko pracą i dokładnością w każdym dośrodkowaniu, w każdym uderzeniu, bo nie ma innej drogi, żeby to osiągnąć. Droga z Poznania do Ostródy, którą muszą przebyć warciarze, wnosi nieco ponad 300 km. Trzymamy kciuki, by był to pierwszy przystanek na zwycięskiej ścieżce zielonych.